Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjęła pani Maria Feiger, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Witam, szczęść Boże pani prezes. Szczęść Boże panu, szczęść Boże państwu. A będziemy dzisiaj rozmawiać o usuwaniu skutków suszy, a właściwie o pomocy dla rolników dotkniętych tą klęską żywiołową. Pani prezes, od dzisiaj agencja przyjmuje wnioski o wypłatę odszkodowań dla rolników, którzy zostali właśnie dotknięci przez suszę. Gdzie rolnicy mają składać te wnioski? Jak ta procedura wygląda? Rolnicy dobrze wiedzą, gdzie są najbliższe dla nich biura powiatowe naszej instytucji i to jest to miejsce, w które należy złożyć wniosek. Wniosek w tym naborze, który zaczął się dzisiaj, a zakończy się 28 września, jest wzór tego wniosku i jest dostępny na naszych stronach internetowych. Po prostu trzeba go sobie wydrukować, wypełnić. Niezbędnym załącznikiem do tego wniosku jest protokół z kontroli wykonany przez komisje, które szacowały wielkość tej klęski na terenie gospodarstwa. I ten protokół skąd rolnik otrzyma? Czy musi iść do gminy i tam ten dokument zdobyć? Komisje były powoływane przez wojewodów, natomiast na terenie gminy pracowały te komisje i rolnicy tam właśnie mają szukać możliwości uzyskania tego protokołu. Bardzo zachęcamy, żeby rzeczywiście gminy jak najszybciej te wszystkie prace, które są związane z zamykaniem prac nad protokołami, przeprowadzały, bo po prostu jest to element niezbędny do tego, żebyśmy mogli zebrać wnioski, zweryfikować i wypłacić pomoc. A pani prezes, czy nie jest to wydłużenie całej tej procedury uzyskania odszkodowania, właśnie skierowanie tego wniosku, który gmina, komisja szacująca straty sporządzi na terenie gminy i następnie ten wniosek wysyła do wojewody, wojewoda odsyła do gminy? Jest to niezbędne do tego, żeby zweryfikować, a po drugie, żeby można było też oszacować, jaka jest wielkość tej pomocy, która z budżetu państwa musi płynąć dla każdego z tych wniosków. I stąd ta analityka i to zestawienie, które i ta rola, która jest Urzędu Wojewódzkiego w tym obszarze. Pani prezes, w tej chwili, od dzisiaj mogą wnioski składać do Agencji Odszkodowania ci rolnicy, u których stwierdzono, komisje stwierdziły, że straty spowodowane suszą wynoszą powyżej 70%. A co z rolnikami, u których są straty niższe oszacowane? Ta pomoc w pierwszym naborze, który jest rozpoczęty dzisiaj i tak już chcę powiedzieć, że dzisiaj pierwszych 1000 rolników złożyło wnioski do naszych biur powiatowych. Ta pomoc rzeczywiście jest adresowana w pierwszej kolejności do tych, którzy mają 70 i więcej strat i ci w pierwszej kolejności zostaną obsłużeni. Natomiast wiemy również o tym, że jest gro rolników, którzy część swoich upraw mają w poziomie 70 i więcej strat, ale część również upraw jest w poziomie pomiędzy 30 a 70%. Stąd też idzie już drugi nabór wniosków od 26 września do 17 października. Natomiast i do jednego, i do drugiego naboru wniosków jest ten sam formularz wniosku. A więc jeżeli rolnik ma różnego rodzaju intensywności strat, może złożyć jeden wniosek do naszego biura powiatowego. Jak powiedziałam, w pierwszej kolejności będą obsłużeni ci najbardziej potrzebujący, ale sukcesywnie będą obsługiwani również ci pozostali. I jednym wnioskiem, jednym złożeniem ważne jest, żeby to było jak najbardziej proste i najszybsze. A co mają zrobić ci rolnicy, u których komisja oszacowała, że straty są poniżej 30%? Poniżej 30% nie jest planowana taka pomoc. No ale to też są jakieś straty, które rolnik poniósł. To prawda, ale tutaj już widzimy, że jeszcze ponad 70% to też są jakieś przychody z produkcji. Pani prezes, czyli tak, już mówiliśmy o tym, gdzie rolnik ma złożyć i jakie dokumenty, czyli poza tym protokołem, który otrzyma z gminy, rozumiem, tak? Tak. Czy jeszcze coś musi dołożyć do tego wniosku? Formularz poprowadzi w sposób prosty i w protokole są też oznaczone te rzeczy, które są niezbędnie wymagane. Jeżeli będzie jakaś trudność z wypełnieniem tego formularza, bardzo prosimy o to, żeby pytać. Będziemy na bieżąco informować rolników. Ja przed programem, przygotowując się do programu, rozmawiałem z jednym z rolników z Mazowsza, u którego była komisja szacująca straty. I ta komisja stwierdziła taki oto stan, że w zbożach rolnik ma stratę około 73%, w łąkach 40%, a jest hodowcą bydła mlecznego. I summa summarum komisja uznała, że ta całościowa strata wynosi, uwaga,
6%, bo wliczono bydło. Na czym to polega, bo ja nie rozumiem tego mechanizmu. Człowiek ma duże straty, zbóż ma mniej, trawy ma mniej, siana ma mniej. Przecież musi to bydło wykarmić z tego areału, który ma, i summa summarum wychodzi 6% straty. W rozporządzeniu, które określa te zasady, jest jasno też powiedziane, że czasem trzeba się odnieść do obniżenia dochodu z produkcji rolnej. Można to zrobić tylko i wyłącznie w oparciu o produkcję roślinną, ale drugi wariant mówi o produkcji rolnej, a więc tej, która jest związana i z produkcją roślinną, i zwierzęcą. Wtedy odnosi się to do tego spadku o 30% w stosunku do średniorocznego dochodu z trzech ostatnich lat. W związku z tym trzeba by było to w ten sposób przeliczyć, żeby nie brać tego wariantu, który jest niekorzystny, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o produkcji roślinnej, ponieważ rzeczywiście łąki i pastwiska nie są brane pod uwagę. No tak, no ale przecież hodowcy bydła muszą z tych łąk korzystać, mają pasze z tego, jest siano, siano kiszonka i to jest podstawa utrzymania tego bydła. Dlatego warto jest sprawdzić to, czy ten dochód, który rolnik uzyskuje w tym roku, rzeczywiście w stosunku do trzech poprzednich lat, mówię o tym takim spadku powyżej 30%, i to też jest objęte pomocą. A czy to, pani prezes, nie powinno być uproszczone w jakiś sposób? Bo to jest skomplikowane. Rolnik idzie, słyszy komunikaty pana ministra Ardanowskiego zapewniającego, że każdy dostanie pomoc, a to nagle się okazuje, że summa summarum 6%, i co on ma z tym zrobić? A nie ma 70% zboża. Jesteśmy w sytuacji, kiedy trzeba było możliwie jak najszybciej rozpocząć wypłatę środków. W związku z tym ten system, który pracował i był wypróbowany również w poprzednich latach, ten został w tym roku jeszcze wdrożony w życie. Na pewno będą prace nad tym, żeby te systemy w przyszłych latach poprawić. Być może wrócić też do kwestii ubezpieczeń. Pani prezes, rolnicy skarżą się, że jednak ta procedura, no ona jest skomplikowana. Czy nie lepiej byłoby, żeby rolnik idzie do gminy, składa jeden wniosek i średnia jest na hektar przydzielana, czy w danym województwie, czy w całej Polsce? Przecież słyszę, dotknęła całą Polskę. Tak jak powiedziałam, gdybyśmy rozpoczęli w tej chwili pracę nad całkowitą zmianą legislacji, przez jeszcze wiele miesięcy nie moglibyśmy udzielić rolnikom takiej pomocy. Ten sposób oczywiście nie jest bez wad, ale jest szybszy. A czym powinna być zmiana? Może, czy agencja, no agencja nie ma inicjatywy ustawodawczej, więc nie może, ale czy państwo by nie sugerowali Ministerstwu Rolnictwa, żeby jednak uprościć, bo być może suszy się będą zdarzały, pewnie będą się zdarzały w przyszłych latach, czy inne klęski żywiołowe, żeby ta procedura naprawdę była? Nasza instytucja, zbierając doświadczenia, ponieważ jesteśmy, tak powiem, na pierwszej linii frontu w kontakcie z rolnikami, w zespołach roboczych, tam gdzie ministerstwo pracuje nad pewnymi zmianami, rzeczywiście dzieli się tymi uwagami. Pani prezes, rolnicy, ci, którzy mają zboża, uprawy, otrzymają pomoc, jeszcze ci, którzy mają na przykład sady, też będą mieć taką pomoc? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek nie jestem w tym momencie pewna, wydaje mi się, że tak. I rolnicy, którzy mają też owoce miękkie, bo też rolnicy się skarżyli, że porzeczka i tak dalej. Tak, truskawki. To wszystko jest wyszczególnione w protokołach kontroli i tak jak to jest wyszczególnione, tak my tą formułą pomocy będziemy obejmować rolników. A jak będzie wyglądała pomoc dla rybaków, którzy mają stawy? Tam też duże straty są spowodowane suszą właśnie. Gospodarstwa rybackie i właściciele stawów, którzy prowadzą hodowlę ryb słodkowodnych, mają możliwość również składania takich wniosków od 14 do 28, w tym pierwszym terminie. Bardzo prosimy, żeby te wnioski zostały złożone właśnie w tym terminie. Tam zapowiedziana jest pomoc w wysokości 300 zł do hektara. Pani prezes, to teraz, czy państwo już mają jakieś szacunki, bo to jest 1,5 miliarda jest przewidziana pomoc. Minister Ardanowski chwali się, że to jest największa pomoc, jaka była kiedykolwiek skierowana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Czy ta pomoc wystarczy w zaspokojeniu potrzeb wszystkich rolników rzeczywiście dotkniętych tą suszą? My na dzisiaj jeszcze nie mamy wszystkich protokołów, w związku z tym trudno jest powiedzieć. Wydaje mi się, że będziemy też sukcesywnie domykać tę liczbę właśnie z wyniku analiz zrobionych przez urzędy wojewódzkie, ile mamy tej pomocy, i będziemy patrzeć na pewno na bieżąco. Ministerstwo Rolnictwa będzie miało informacje z urzędów wojewódzkich, jak wielka potrzebna jest ta pomoc. A co z rolnikami, którzy nie złożyli do tej pory wniosków o szacowanie
strat w rolnictwie, czy jakąkolwiek jeszcze szansę mają na uzyskanie jakiejkolwiek pomocy. Trzeba zobaczyć, czy taka komisja zakończyła już pracę na terenie własnej gminy, czy też jeszcze nie i wtedy ewentualnie podejść. Wiemy też, że w niektórych sytuacjach być może będą jeszcze doszacowywane w niektórych uprawach też takie straty związane z suszą, a więc bardzo prosimy o taki kontakt na bieżąco z urzędami gminy. Czy powinien rolnik zwrócić się do gminy, zapytać, czy jeszcze komisje działają i wtedy taki wniosek złożyć. A jak właśnie pani ocenia to szacowanie strat przez komisję? Bo są sygnały, że w niektórych gminach było opóźniane, późno powoływane. Czy do państwa, do agencji, do oddziałów trafiają takie sygnały o jakichś nieprawidłowościach w związku z funkcjonowaniem komisji szacujących straty? My nie chcemy oceniać prac komisji, które znajdują się na terenie każdej gminy. Nasza praca i strumień intensywności tej pracy uzależniony jest od spływu protokołów i dlatego bardzo prosimy o to, żeby jak najszybciej te prace były kończone i żebyśmy mogli po prostu sprawnie tę pomoc oceniać i wypłacać. Pani prezes, jakby nie tylko susza jest problemem rolników, ale też tym, co spędza sen z powiek niejednego gospodarza, to jest ASF. Straty są ogromne. Też rolnicy oczekują pomocy bardzo konkretnej. Jaką państwo w tym momencie oferują pomoc dla gospodarstw, którzy musieli zlikwidować swoje stada albo którym grozi taka likwidacja? Zacznę od tego, czego nabór zakończyliśmy dzisiaj, bo tu mówimy o tych, których dotknęła ta pomoc, znaczy to nieszczęście. Natomiast trzeba też powiedzieć, że dobrze by było, żebyśmy też przed szkodą byli bardziej przygotowani do tego, że mogłaby ta bardzo trudna do zwalczenia wirusowa choroba trafić do chlewni. My w dniu dzisiejszym zakończyliśmy nabór wniosków, które mają pomóc rolnikom dostosować swoje gospodarstwa właśnie przeciwdziałając afrykańskiemu pomorowi świń. Ta pomoc w wysokości bardzo dużej, bo do 75% kosztów kwalifikowanych była zaoferowana rolnikom głównie na ogrodzenia pomieszczeń gospodarskich, na stolarkę okienną, drzwiową, na maty dezynfekcyjne, na ubrania ochronne, na środki dezynfekujące. To wszystko rolnicy mogli w swoich wnioskach do nas składać. I dość dużym zainteresowaniem cieszyła Czyli się ta pomoc. Ponad 9200 rolników złożyło takie wnioski do dnia dzisiejszego u nas. I to są rolnicy z tych terenów dotkniętych tą klęską? To są rolnicy z całej Polski. To są rolnicy z całej Polski. Właśnie po to, żebyśmy się zabezpieczyli przed przemieszczeniem tej choroby. Mhm. A czy to są tacy rolnicy, którzy mają powiedzmy 1000 sztuk trzody chlewnej, czy tacy rolnicy, którzy mają powiedzmy 2 świnki? Każdy miał prawo. Każdy miał prawo. Każdy miał prawo złożyć, kto prowadzi produkcję trzody chlewnej po to, żeby rzeczywiście móc uchronić, ponieważ jak wiemy choroba jest trudna do zwalczenia, więc jeżeli moglibyśmy w ten sposób ograniczyć jej przemieszczanie i ochronić nasze stada, to po to trzeba zrobić. Tak, to jest pomoc dla tych, których w przyszłości może ta klęska dotknąć, a co z tymi rolnikami, których już dotknęła ASF? Tam jest stada, oczywiście. Kilka rodzajów pomocy, które są dla tych rolników. Wiadomo, że to jest ogromnie dramatyczna sytuacja, bo tak naprawdę jednego dnia kończy się możliwość utrzymania z tej produkcji, której rolnik się specjalizował, z której żyła jego rodzina, więc to naprawdę jest sytuacja niezwykle dramatyczna. Mamy tam kilka rodzajów pomocy, chociażby poprzez nieoprocentowane pożyczki na zobowiązania cywilnoprawne. Wiadomo, że jeżeli nagle kończy się źródło przychodów w gospodarstwie, to ktoś ma rachunki do zapłacenia, ktoś ma kredyty, które są też zobowiązaniami wieloletnimi, które na przykład zaciągną na inwestycje w tym gospodarstwie. Takie nieoprocentowane pożyczki na zobowiązania cywilnoprawne, czyli na pokrycie rachunków, są możliwe i rolnicy rzeczywiście z tego korzystają. Innym rodzajem pomocy to jest wyrównanie dochodu pomiędzy tym, który by rolnicy uzyskali za trzodę chlewną, gdyby tej choroby nie było i wtedy, kiedy ona tam występuje, bo wtedy widzimy, że ceny skupu trzody chlewnej rzeczywiście spadają. Tutaj też jest możliwość wyrównania tego dochodu. Prosimy o to, żeby być w kontakcie na bieżąco. Nasze strony internetowe, nasze biura powiatowe, oddziały udzielają szerokiej informacji na temat tych możliwości pomocy, które oferuje agencja. Rolnicy mówią, że dla nich taką najlepszą pomocą, taką realną i skuteczną pomocą, to byłaby rekompensata za stado, które zostało zlikwidowane. I no, a to różnie z tym bywa, pani prezes.
Wydaje mi się, że taka pomoc dla rolników, których stada są likwidowane, jest. Pani prezes, i jakby agencja też od wielu, wielu lat zajmuje się jednym z takich najważniejszych zadań związanych z jakby funkcjonowaniem rolnictwa, czyli dopłatami bezpośrednimi. I tutaj też chyba jest dzisiaj dobra informacja dla rolników, pani prezes. Może pani się pochwalić, jest na to czas i miejsce. Mówimy o płatnościach obszarowych, tak, rozumiem. Oczywiście. Tak, my w tej chwili jesteśmy w procesie zaawansowanym weryfikacji wniosków, które rolnicy złożyli wiosną tego roku z kampanii 2018. I tak jak w ubiegłym roku, w połowie października, od 16 października, rozpoczynamy wypłatę zaliczek. Ten system był również w ubiegłym roku, a więc 70% wysokości zaliczki do płatności obszarowych. To, co jest rzeczą nową w tym roku, czego nie było w roku ubiegłym, to od 16 października wypłacamy również rolnikom, którzy złożyli przy wniosku obszarowym również prośbę o dofinansowanie tej produkcji, która leży na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, tak zwane ONW. Rolnicy wiedzą, od wielu lat korzystają z tej formy pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do ubiegłego roku płacona ta pomoc była od 1 grudnia, w tym roku od 16 października. A więc to też jest bardzo realna forma wsparcia rolników, tym bardziej, że wiele obszarów, głównie tych nizinnych, które są związane z delimitacją tak zwanej płatności ONW, to są ziemie lekkie, a więc ci rolnicy też byli poszkodowani z powodu suszy, która wystąpiła w tym terenie. No właśnie, jeszcze pani prezes, wróćmy na chwilę do suszy, bo poza tą pomocą, którą oferuje rząd, tymi odszkodowaniami za straty, na co jeszcze rolnicy mogą liczyć? Mówi się o tym, że mogą liczyć na ulgę w podatku rolnym. Zawsze. To jest kwestia włodarzy gminnych i kwestia związana z podatkiem rolnym. Jak najbardziej to jest jeden z elementów pomocy de minimis oferowanej przez państwo. Ale jaki procent ulgi może być w tym podatku? Czy to może być cały podatek umorzony? To są kwestie związane z decyzjami na poziomie gminy i wtedy już gmina decyduje. A kto gminie rekompensuje brak tego podatku? Skarb państwa? Czy to jest strata gminy? Nie sądzę, żeby to była strata gminy. Wiele z naszych gmin jest po prostu na subwencji państwowej. A z KRUS-em jak wygląda sytuacja? Czy też jest jakaś ulga? Również jest możliwość uzyskania ulgi w tej płatności z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. I to wszystko jest udrożenia w tym sytuacji. I to trzeba tak, w gminie, w KRUS-ie, wnioski agencji. W agencji. Tak, jest wiele miejsc, w których trzeba poszukać tej informacji, ale rzeczywiście jest wiele form pomocy, dlatego zachęcamy, żeby z niej korzystać. A czy też podstawą jest ten wniosek komisji szacującej straty? Wszędzie, jeżeli mówimy o stratach dotyczących suszy, załącznikiem jest protokół szacowania strat komisji. Pani prezes, bardzo pani dziękuję za te wyjaśnienia. Mam nadzieję, że rolnicy, którzy nas oglądali, skorzystają z tej wiedzy i zwłaszcza ci, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o komisję szacującą straty. No ale przepraszam, jak można teraz oszacować straty, jak już wszystko skoszone na polu? Więc są pewne etapy, czyli są sytuacje, kiedy pewne uprawy były już oszacowane, natomiast są jeszcze takie uprawy, które dłużej były na polu i tutaj mówimy o tym, że być może będzie jeszcze możliwość, czy też konieczność w niektórych miejscach o doszacowaniu tych strat, ale to wszystko trzeba pytać u siebie na dole. Aha, czyli na przykład ktoś uprawia buraki cukrowe, ziemniaki. Mówimy. Tak, tak, bo zboża to już jest wiadomo, że nie ma szans i nie ma sensu takich wniosków składać. Pani prezes, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia była pani Maria Feiger, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję, szczęść Boże.